Do czerwca 1926 roku, piątek, 14 lat. Wczoraj było święto Boże Ciało i z tej okazji byłam na wsi. Jeszcze w sobotę spotkał mnie taki wypadek. Szłam ze szkoły i byłam już koło domu, gdy nagle spostrzegłam dość małego pieska, szpica. Ale nie zwracałam na niego uwagi. Przyszłam do domu, patrzę, a tu ten piesek. Wyniosłam mu trochę jedzenia. Posilił się i ciągle za mną chodził. Poszłam do hal, a on za mną. Robiłam lekcje, to on cichuteńko siedział koło nóg, że aż miło. Poszłam do pani Dzierżgowskiej po radę, co mam z nim zrobić. Pani Dzierżgowska dała mu jeść, a ja poszłam do domu. A pani Dzierżgowska woła: Ircziu, ten piesek tak skowyczy i piszczy za tobą. Przyszłam, a on jak nie skoczy. Pani Dzierżgowska radziła, abym go zawiozła na wieś, a ja niemądra zawiozłam. Na wsi pies jak zwariowany latał po trawie, skakał, tarzał się. Edzio krzyczy: o mamusiu, Ircia przywiozła tamtego kokusia, co u nas był i zginął. Biedak myślał, że to ten sam. No i został. Ja na wsi doskonale się bawiłam, ale zawsze z psem, który mnie nigdy nie odstępował. Jutro ma być klasówka francuska. Nauczyłam się jak mogłam, ale nie wiem, co i jak będzie. Byliśmy dzisiaj na wystawie koszykarstwa, wikliniarstwa, pszczelnictwa i jedwabników. Były tam robione roboty przez więźniów i niewidomych, ale nie wszystkie. Cudne były roboty niewidomych, a pantofelki robione z rafii każdemu się podobały. Pani Szalajowa kupiła takie pantofelki dla swojej wnuczki, a Woźniakówna siostrzyczce Krysi. Ja też jutro pewnie kupię dla Edzia, bo kosztują 150 groszy, a ja mam tyle. Helena Szalajowa to była siostra Marii Curie Skłodowskiej i uczyła Irenę Kwiatkowską arytmetyki w gimnazjum Hoffmanowym. To także wynika z zapisów pamiętnikarskich. Także niesamowite wątki się dzięki analizie tych zapisów ujawniają. Chcieliśmy jeszcze wrócić do tego zapisu optymisty.